To właśnie, a propos tego jednego pięściarza, czyli Kamil Łaszczyk, jak ci się to podobała, ta walka z Amadeuszem Ferrari? No ja może zaskoczę po raz kolejny, ale naprawdę tej walki nie oglądałem. Bardzo się cieszę, że no, wiesz, że nie wierzą w takie rzeczy, jak ja mówisz. Ja jestem samochodem, ja w ogóle przez myśl się przyszedł walki oglądać, a poza tym mam za granicą. Ja się w ogóle dziwię, że ktoś może myśleć, że to jest coś dla mnie fascynującego. Przecież tak jakbym oglądał, no tak sobie zażartuję, ale trochę taką stypę, tak? No, więc to żadna przyjemność dla mnie. Wiem, że walka była zaskakująco ciężka, wiem, że no całe szczęście, że Kamil wygrał, bo to jednak zawsze przykro, że gdyby przegrał. Natomiast to też pokazuje, mnie tutaj zaimponował trochę pan Ferrari, tak, Ferrari, bo jednak tyle minut kondycyjnie wytrzymał, no, to się tak mówi, Kamil nie jest może w kilogramach wielkim chłopem, ale jednak całe życie sportu. Tej walki był bardzo duży. Ile ważył? Pod 70 chyba. No, no ale tak czy inaczej, no nie jest wielkim mężczyzną, zawsze miał wielkie serce do walki w swojej kategorii wagowej, ale to nie oszukujmy się, że zawsze Kamil, to tak każdy zawodnik na tym poziomie, to jeden wielki mięsień, więc to tylko świadczy o tym, że pan Ferrari jednak ten sport w jakiś tam sposób poprawia, nie jest tylko krzykaczem. Myślę, że Kamil zostanie w tym? Powinien zostać? Czy teraz wróci do boksu? Nie mam pojęcia. Ja bym się bardzo cieszył, gdybym zaczął Kamila w poważniejszych walkach bokserskich, no ale to nie jest do mnie pytanie. Bo to takie kiedyś dosyć ostry komentarz napisałeś, że to takie świadectwo jakby zmarnowanej kariery, to, że on szukał miejsca we frikach. Znaczy to... Może niedokładnie przytoczyłem. Znaczy przede wszystkim świadectwo niemożności, bezradności promotora, tak? No, skoro nie potrafi zapewnić dobrych walk bokserskich za dobre pieniądze, no to wymyśla jakiś cyrk. Za pieniądze pewnie połowę mniejsze niż przy przyzwoitej walce bokserskiej mógł Kamil dostać swoją garzę i tyle. No, no chyba już pójdźmy dalej do przodu. A mnie to po prostu pokazuje, że promotor nie wykona swojej pracy, albo nie potrafi, albo mu się nie chciał, albo to i to, no tak czy inaczej. W starej ocenach szkolnych postawił mu dwoje do dziennika temu promotorowi za tą całą sytuację. Dobra, to jeszcze dwa takie tematy, które ciebie bezpośrednio dotyczą, ale chciałbym twoją opinię jako komentatora, obserwatora sceny bokserskiej poznać. Powrót Tomasza Adamka. No to trzeba bardzo być, że tak powiem, zdesperowanym, żeby takie pomysły wymyśleć, zakładając, że Gawieć po prostu jest no bardzo słabo sportowo rozwinięta. Może i pomysłodawcy, nie wiem, kto jest pomysłodawcą, może pomysłodawcy mają rację, że to jest po prostu baba z brodą, można wystawiać, by nazwisko miała i tak dalej. Nie wiem, nie znam się tym. No mnie takie rzeczy zupełnie nie interesują. Jeszcze kiedyś współpracując w innym składzie w nokaucie, żeśmy kilka walk zrobili, których ja nie wymyśliłem, nie chciałem, żeby było po prostu mi wstyd. To był kto tak boksował u nas? Grant taki boksował. No najgorszy był chyba słabszy, to był Grant. Z Zimnochem, tak, w Legionowie. No ja powiem szczerze, oczywiście nie porównuję formy Tomka Adamka do Granta, aczkolwiek znam tryb dzisiaj życia Tomka Adamka, znam różne jego też przygody, które ma, bo przecież każdy jakieś tam ma. Tomek się chyba zbliża do 50, jeżeli dobrze kojarzę, 47 czy coś. No, nie musi, nudzi się piekielnie, nie ma nic do roboty, nie pracuje, więc pewnie każdą ofertę, jak jeszcze ktoś chce za to zapłacić, to będzie rozważał, no. Czyli ty nie wyczekujesz? Nie, to i też raczej nie będę oglądał, bo co mnie może interesować w takiej walce? Z kim tam jakby walczyć? No, to mogłoby mieć mówimy o Wachu. Wachu? Wach chyba z 3 albo 4 ostatnie walki przegrane. To no zaraz przejdziemy jeszcze, bo to drugi temat. No. No, bardzo ciekawe. No. To się, tak się grzebie boks, który i tak jest w bałaganie, w kłopocie i tak dalej, bo jest za dużo eventów robionych na siłę. Ja tutaj absolutnie doceniam serce do walki Tomka, być może nawet nie najgorsza forma, którą ewentualnie jakiś tam starcie pokaże, no ale to jest naprawdę 50-latków będziemy do ringu zapraszać. No to nie o 50-latkach, ale jeszcze tak wspomniałeś o Wachu, Wach kontra Wawrzyk. Taki pomysł się pojawił jeszcze w organizacji w Stanach Zjednoczonych tego pojedynku, co na ten temat sądzisz? No takie trochę półstrasznie, półśmiesznie, szczerze mówiąc, bo znaczy to jest kilka elementów prześmiesznych. Po pierwsze, kto ma za to zapłacić? Ja myślę, że ten projekt ktoś tak samo szybko wypalił, jak powstał, bo nie wyobrażam sobie, że Mariusz Wach boksował za 5000 dolarów, Andrzej Wawrzyk też. Rozemont pod Chicago przy lotnisku, miejsce nam dobrze znane. Kiedyś tam jeździliśmy do hotelu, który już nie ma na walki Binkowskiego, Tomek Bonin boksował, inne czasy, inni kibice polscy, inna wartość dolara w stosunku do złotówki. Nie, no w ogóle ta walka mi się kompletnie nie trzyma kupy i jest mi przykro, bo chyba wygląda to, że Andrzej Wawrzyk z jakichś tam przyczyn, które możemy się chyba domyślać, no bardzo jednak w tym boksie chce zaistnieć, a niestety po ostatniej walce jest to mój wychowanek, pierwszej walki zawodowej do niedawna,
bardzo mi jest żal, że to, że tak poszło. Szczególnie, że Andrzej Wawrzyk przez lata naprawdę był pewnym wzorem rozsądnego prowadzenia, budowania sobie sytuacji życiowej, biznesów i tak dalej. No potem gdzieś to się chyba zagubiło. Nie mam na dzisiaj kontaktu z Andrzejem, natomiast serce boli, widziałem to jego poprzednią walkę i bardzo mnie chciał oglądać takiej kolejnej. No. A obawiam się, że Mariusz Wach, nie wiem w jakiej też jest formie, bo też już ma swoje lata, zawsze jest twardym bardzo przeciwnikiem, wielkie, naturalnie bardzo silne chłopisko, nasz wielki olbrzym, no ale to każde wyprostowanie mocniejszej ręki Wacha to będą dechy Andrzeja, tak? Jak ty patrzysz w ogóle na odkopywanie takich starych nazw? Czy to jest świadectwo jakiejś słabości tego aktualnego boksu, czy jakaś próba łatwego zarobku, no bo te nazwiska są znane? No bo nie, tak do końca nie wiem, czy to promuje to, co się aktualnie dzieje, nie? To znaczy, po pierwsze, to jest oczywiście oznaka jakiejś tam słabości, bo nie bardzo widać wielkie młodsze gwiazdy. To jest ta prawda. Po drugie, widać, że ponieważ ciężko te młodsze gwiazdy znaleźć, wychować, poprowadzić inwestycje przez całe lata, to takim też wzorem takich zawodników, którzy wypadali z innych grup, przecież przez pewien czas kolega Mateusz Borek się żywił takimi spadającymi z innych grup zawodnikami, walczył między sobą, opowiadał, jakie robi wiarygodne walki, no tak było z Patrykiem Szymańskim, tak było paroma zawodnikami, tak jakoś tych zawodników nie ma. Podobno pan Nowicki, którego usłyszałem o nim więcej, jak najpierw jak się walczy z Przemkiem Zyśkiem, potem jak z Maćkiem Myszkinem, od czego się rozmawiałem, też ma podobno taką walkę, która prawdopodobnie będzie jego zakończeniem kariery, no więc takim wykańczającym kariery to jednego promotora uważam za specjalistę, z czego nic nie wynika, nie buduje. Natomiast z drugiej strony te walki Tomasza Adamka, ściąganie Andrzeja Wawrzyka, to trochę może być też łatwizna, żeby użyć jakiegoś nazwiska jako klucza takiego chwytu, bo to jednak nazwiska są przez kogoś wybudowane przez ileś lat. Tylko czy na walce Wawrzyk, Wach można w Rosemont zarobić pieniądze? Ja myślę, że nawet nie będzie pieniędzy, żeby zapłacić rachunki za tę walkę, ale może jest coś, o czym nie wiem, bardzo możliwe. Na zdrowy chłopski rozum nie ma rynku na takie walki. No to jest chyba taki schemat, z którego korzystają freak fighty, czyli dostają jakby gotowy produkt, tak. Gościa, który jest obecny w internecie, nawet nie z działalności sportowej, tam bokserskiej czy MMA, nie trzeba grosza nawet dokładać, żeby go promować, budować rekordu, tak. Zastawia się, masz robotę zrobioną. Dokładnie tak. I tutaj w tym nie ma w tym jakby nic złego, tylko mnie jest przykro, że to się nazywa boks, tak? Bo jeżeli byśmy sobie cały czas głośno mówili, że my robimy show z elementami sportu i to się będzie nazywało, że ala boksujemy, zakładamy nawet szesnastki, żeby sobie ponownie krzywdy nie robić, osiemnastki rękawice. To jest też inna sytuacja. A jak się po prostu szukuje kibiców, że to ma być wielki sport, bo Tomasz Adamek, mam 47 lat, lubiąc jeszcze bardziej niż ja czerwone wino, nagle przyjedzie w wspaniałej formie i jeszcze świat podbije. To już parę razy polscy kibice byli wprowadzeni w błąd. Potem wyszedł skoksowany Miller i po nim przejechał po prostu jak walec. Tak? Więc to nie są chyba dobre drogi. Myślę, że ogłoszenie tej walki przez kogo? Przez grupę Polsatu, tak? No to jest też próba sprawdzenia, za ile Tomek był zaboksował i ile Polsat za to zapłacić. Ja myślę, że to jest takie wrzucenie i sprawdzenie, co się wydarzy. Czy dzisiaj prezes Solosz, tak jak przed laty, będzie taką lekką ręką rzucał pieniądze na kolejne pożegnanie Tomasza Adamka, piąte czy szóste? Nie wiem, ale to jest prywatna firma, prywatny właściciel i decyzje są absolutnie w zależności od woli, a nie od sytuacji rynkowej. Ja w ogóle myślę, że w Polsacie ostatnio dużo bardzo pieniędzy na boks zostało wydanych. Według mnie niewiele się wybudowało, przynajmniej o boksie zawodowym, albo nic kompletnie. A rozrzutność czy gest był bardzo, bardzo szeroki. Zobaczymy, co będzie dalej. No to jest prywatna firma i tak jak mówię, to wszystko zależy od woli właścicieli, ale ci właściciele potrafią liczyć pieniądze, więc jak usiądą z karteczką, znajdą chwilę czasu i spojrzą, co tam jest, to moim zdaniem te projekty będą przecinane. A tobie tak zupełnie szczerze nie brakuje takich emocji w tym polskim boksie, takich nawet brudnych, takich, które są w tych freak fightach. Pamiętasz, kiedyś był Szpilka z Zimnochem, czy jakieś takie inne konflikty, wiesz, no nie było to może, nie był tak jak ty to mówisz, prawdziwy sport, ale to budziło emocje, to przyciągało kibiców, albo nawet Adamek ze Szpilką. To jest zaskakujące, bo jeszcze kilka lat temu często spotykałem się z krytyką, że ja to jestem taki promotor, który w rankingach przepycha zawodników i tak dalej, a nie na każdy z każdym walczy, najlepszy z najlepszymi, a dzisiaj się okazuje, że stałem się purystą sportowym, tak? To trochę żartuję oczywiście, ale dlatego, że mi naprawdę się takie rzeczy nie podobają i ja, nie wiem, akcja Zimnoch-Szpilka była dla mnie obrzydliwa, ona wyprzedziła swoje czasy, pokazała coś, co się niesamowicie sprzedaje w internecie,
ku mojemu wtedy i dzisiaj wielkiemu zgorszeniu, ale nie mam to żadnego wpływu. To, co sobie pan w średnim wieku tutaj siedząc wygodnie na fotelu powie, to jest jedna, a świat sobie toczy się swoim rytmem. Mnie w ogóle tego nie brakuje. Mnie brakuje bardzo dobrych dwóch, trzech młodych chłopaków, którzy nie przez to, że mają, ile mają obserwujących na Facebooku czy Instagramie, są popularni, tylko przez swoje po prostu wielkie, wspaniałe umiejętności. A czy tam dodatkowo w sposób poważny będą jakieś informacje wrzucane na ich konta? Absolutnie okej. Okay. Kontakt z kibicami jest bardzo ważny. Tylko żeby to był dodatek do umiejętności, a nie odwrotnie, że nie ma treści, a jest opakowanie, tak? I to jest jakby ból. Tylko że rzeczywiście z tymi zawodnikami jest bardzo ciężko. No, trochę śledzę tą kadrę boksu olimpijskim, no to przecież to, co widzimy, co się dzieje, nasi zawodnicy, jak już wyjadą poza Suzuki, gdzie są pod pełnym płaszczykiem ochronnym, gdzieś pojadą za granicę, przecież wszystko przegrywają. Przynajmniej chłopaki, bo dziewczyny jak lepiej. Jakiś Durkacz z kim ostatnio przegrał? Z jakimś Holendrem, który na co dzień jest młodym kickboxerem, czasami sobie walczy boksersko. Nie wiem, czy to jest prawda, cytuję, co przeczytałem w internecie, ale jeżeli to prawda, to jest kompromitacja. No. I znowu dojdziemy do tego, gdzie jest Polski Związek Bokserski, gdzie jest, było zorganizowane parę imprez, widać, że się pojawiły jakieś pieniądze, gdzie jest szkolenie młodych zawodników? Nie ma, tak. Ja nie widzę żadnego kierunku, nie widzę wśród mężczyzn jakiegokolwiek postępu, najmniejszego. Ale niestety w świecie ten boks jest tym nośnikiem tych emocji, które są w Polsce niesione przez MMA. Masz teraz Jake'a Paula z Tommy Furym. Myślę, że kupę kasy zarobią. Ostatnio Auto Arena wyprzedane przez Freakowa Galę. I ja powiem szczerze, gdybym w Polsce znał trochę na przykład znanych aktorów, czy ludzi, którzy mają jakiś dorobek życiowy w innej dyscyplinie życia, nawet nie mówię sportu, którzy jednak trochę boksują, to ja bym nie widział w tym nic złego. To by nie obrażało moich, nie wiem, uczuć czy estetyki, że wychodzi znany aktor, który od 15 lat uprawia amatorsko boks i wychodzi drugi facet mniej więcej podobnej sytuacji życiowej i ze względu, że mają znane nazwiska, tak jeden aktor z drugim aktorem, że stoczył walkę bokserską, jeżeli coś potrafią. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. No choćby, tak. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Mnie przeszkadza to, że wychodzi dwóch facetów, którzy nic w życiu nie zrobili, nic nie osiągnęli, a przez krzyki, bluzgi i jakieś obsceniczne rzeczy w internecie są znani. To mnie odpycha. Natomiast nie jest tak łatwo w Polsce te takie lepsze kołnierzyki białe, czy jak zwał, znaleźć, ponieważ w Polsce boks nie jest tak popularny. W Wielkiej Brytanii myślę, że to jest wielka przyszłość przed takimi freakami. Setki gymów. Byliśmy razem na walce Krzysia Głowackiego w Manchesterze, przy tam co drugi z panów na trybunach, z 19 tysięcy ludzi, albo ugrzowy rozbity kiedyś jakąś bliznę, albo nos złamany, przynajmniej chuligani i bandyci, tylko po prostu chodzą dla siebie przez całe lata do gymów bokserskich, czasami coś się przytrafi na szparingu i tam jest naprawdę poziom kapitalny. U nas niewielu jest ludzi, którzy są znani z czegoś pozytywnego, z dorobku jakiegoś zawodowego, którzy na tym poziomie boksują, żeby mogli cokolwiek zrobić. Ale jakbyś tacy panów bym takich spotkał, wcale bym się tutaj nie krępował, nie wstydził ich na jakiś event dołożyć i się tym zająć. Tutaj, tak jak mówię, podkreślam, znani z tego, że coś w życiu osiągnęli, plus mają jakieś podstawowe umiejętności.